Szymon Kołecki, tuż po ważeniu dostrzegłem wokół ten taki błysk, widać, że już chcesz się bić. Ja mam praktycznie co do minuty ustalone, kiedy się będę bił i wtedy będę chciał najbardziej. Ja jestem przygotowany na walkę i jakby ta atmosfera, to ważenie jakby mnie tylko do niego przybliża, ale kiedy trzeba, to oczywiście błysk się pojawia. Rywal to jest chyba taki fajny chłopak po prostu, nie ma między wami jak zwykle złej krwi, natomiast jestem ciekaw, co o nim sądzisz. Znaczy, chciałbym jeszcze od razu nawiązać do moich poprzednich rywali, bo między mną a żadnym z moich rywali nie było złej krwi. Walczyłem z naprawdę dobrymi sportowcami, kulturalnymi facetami, którzy potrafili się zachować, podobnie mi się wydaje jak ja, i zawsze sobie oddaliśmy szacunek, choćby na takim ważeniu jak dzisiaj. Natomiast kiedy się klatka zamyka, no to jakby robimy swoje i stamtąd wychodzi tylko jeden zwycięsko. Natomiast jeśli chodzi o ocenę mojego przeciwnika, to myślę, że to żadne jakby odkrywcze rzeczy nie będą, że to jest dobry, techniczny chłopak poukładany w każdej płaszczyźnie, stójkowej, zapaśniczej, co może być dla niektórych zdziwieniem, bo jak na takie warunki fizyczne mieć niezłe zapasy nie jest łatwo. Jest bardzo dobrym parterowcem, także ma duże umiejętności. W związku z tym, że jest szczupły, to i wydolność pewnie też ma normalną, także dobrze poukładany zawodnik, a ja będę musiał go pokonać. Wspomniałeś o tym, że masz wszystko też poukładane w takim sensie organizacyjnym, więc zapytam o przygotowania. Czy rywal jest dobrze rozpracowany? No, za to odpowiada jak zawsze Mirek Okniński przede wszystkim i myślę, że jest bardzo dobrze rozpracowany. Mirek zawsze potrafił taktykę ułożyć bardzo dobrą i skuteczną, taka, która pozwala odnieść zwycięstwo, i tym razem również taka jest przygotowana. Ty jesteś tytanem pracy? Uważasz siebie za takiego? Trudno mi powiedzieć, bo nie mam porównania zbyt wieloma zawodnikami, ale z tymi, z którymi trenuję, zarówno trenerami, jak i zawodnikami, to uważałem, że dosyć dużo pracuje. Jak zdrowie trenera Oknińskiego pokaże się jutro w narożniku? Będzie, oczywiście już dzisiaj przyjeżdża. Myślę, że trener czuje się coraz lepiej. Oczywiście po tak ciężkiej chorobie na pewno długo będzie jeszcze dochodził do siebie, ale Mirek jest w coraz lepszej formie. Jestem ciekaw, no nie będę pytał oczywiście o game plan, ale czy chcesz pokazać coś więcej w tym pojedynku? Ja zawsze przede wszystkim chcę wygrać, a co się uda pokazać przy tym, to już jakby pokaże sytuacja. Dla mnie najważniejsze są zwycięstwa. A to jest tak, że zawsze jak gdyby stosujesz te same, powiedzmy, techniki, bo one działają i masz dużo większy arsenał, czy nie wiem, z czego to może wynikać, jak gdyby jestem ciekaw, jakbyś odpowiedział na to pytanie. Najczęściej mój sposób walki wynika z taktyki założonej przez Mirka i z reguły to, co on zaplanuje, to ja robię, co nie znaczy, że nie umiem innych rzeczy, bo również i umiem. Ale widać, że jakby obalanie, bicie i granem pan wychodził mi dotychczas najlepiej i dlatego pewnie Mirek z tego korzystał. A gdyby rozdzielić te płaszczyzny, czujesz się lepiej w stójce czy w parterze? Jeszcze są zapasy po środku. I chyba zapasy są dla mnie najprzyjemniejsze, najlepsze. W stójce może nie zawsze czuję się całkiem komfortowo, no ale mam czym uderzyć, mam też czym kopnąć i nieraz jakby tą technikę czy szybkość przeciwników potrafię niwelować siłą. Dużo osób mówi, że warto by było, żebyś zmienił klub. Jak byś się do tego odniósł? Nie spotykam się z takimi opiniami, często jestem o to pytany, ale mi się bardzo dobrze współpracuję z Mirkiem Oknińskim i z trenerami, którzy z Mirkiem współpracują, bo i z Jackiem Kucharczykiem, i z Robertem Roszkiewiczem. Jestem bardzo zadowolony z tego i w Akademii Sportu Walki uważam, że rozwijam się bardzo dobrze. Mam tam z kim, oprócz trenerów, mam z kim sparować, trenować, przygotowywać się. Naprawdę miałem teraz świetne przygotowania, świetnych sparring partnerów, bardzo dobrze mnie dociążali, a to są zawodnicy z najwyższej półki naszego kraju. Także ja jestem bardzo zadowolony i nie zamierzam niczego zmieniać. Udało się dobrać takich sparring partnerów, którzy odpowiadali warunkami fizycznymi rywala? Tak, mieliśmy 5-6 dobrych sparring partnerów, którzy odpowiadali i warunkami fizycznymi, i umiejętnościami. Mogliśmy też dzielić, bo po prostu zapraszaliśmy parterowców podobnych charakterystycznych i umiejętnościach, którzy dociążali w trakcie sparingów MMA przeplatane walkami parterowymi, także jakby wszystko, czego potrzebowaliśmy, mieliśmy. Trochę wyjdę poza temat jutrzejszej walki. Rozmawiałem z Akopem Szostakiem, który mówi, że bardzo chętnie by się zmierzył z Szymonem Kołeckim. Jestem ciekaw, co byś na to odpowiedział. Akop ostatnio mówił, żeby chciał walczyć z Sokodżu, to niech z Sokodżu najpierw zawalczy, a ja jestem w innej federacji, także na razie to nie wchodzi w grę. Ja mam przed sobą walkę z Michałem, później mam jeszcze jedną walkę w Babilonia, a co będę robił po tym kontrakcie, to czas pokaże, ale nie mam na horyzoncie na razie walki z Akopem. A tak czysto sportowo masz jakiś rywali, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Nie mam absolutnie nikogo, z kim chciałbym się zmierzyć. Jak dostaję propozycję, to wtedy z Mirkiem ją analizujemy i z niej korzystamy i tyle. Gdyby się okazało, że dalej będziesz szedł jak burza i ciągle będziesz niepokonany, to ile chciałbyś walczyć? Planowałem wstępnie około 10 walk w mojej karierze, może się to wydłużyć do 11, 12. Wstępnie taki mam plan, jeżeli będę zdrowy, nie będą mi jakoś kontuzje dokuczać, to myślę, że to będzie maksymalna liczba walk, ale niczego nie można wykluczyć, bo może okazać, że po 11, że ja się czuję bardzo dobrze i jestem zdrowy i naprawdę dopiero wtedy się nauczyłem tego, co oznacza MMA i będę chciał zawalczyć jeszcze kilka walk, ale na dzień dzisiejszy planuję nieco 10 lub nieco ponad 10. Zarówno ty, jak i Damian Janikowski odnosicie niesamowite sukcesy. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że od dziecka po prostu trenowaliście jakikolwiek sport. Potem był to sport olimpijski. Czy myślisz, że to jest tak naprawdę najlepsza podstawa do sportu zawodowego, jakim jest MMA? Myślę, że sporty olimpijskie są ważną podstawą. Spójrzmy tylko na UFC, w której tylko w 2 kategoriach zapaśnicy nie są mistrzami na dzień dzisiejszy. I na pewno zapasy, czy zarówno klasyczne, jak i wolne, czy kilka innych dyscyplin na pewno są bardzo dobrą podstawą, ale oczywiście nie można nigdy skreślać kickbokserów, bokserów, zresztą boksu też jest sport olimpijski. No, jeżeli ktoś ma jakąś podstawę z jakiegoś innego sportu, jest mu zawsze łatwiej, bo ma jedną rzecz do zrobienia mniej, także jeśli się człowiek z czegoś wywodzi, to Damian pokazuje, że jest od razu łatwiej. Kiedyś pytałem cię o twojego ulubionego zawodnika, mówiłeś do Luke Rockhold, twój rywal mówi, że to powiedzmy John Jones, że nawet go poznał, że prywatnie fajny gość. Jestem ciekaw, jakbyś się do tego odniósł, bo to jest taki czarny charakter, ty raczej reprezentujesz tę drugą stronę mocy. Tak, Jonesowi kibicowałem zawsze, bardzo go lubiłem do czasu tych jego ekscesów ostatnich, ten samochód, prowadzenie po pijaku, później tam różne z narkotykami sprawy, także to mi się bardzo nie podoba. Nie podoba mi też się sposób, w jaki on tam czasami się odnosi do niektórych swoich przeciwników. Nie da się oczywiście uniknąć tego, że on jest jednym z najwybitniejszych zawodników mieszanych sztuk walki w historii, jeśli nie najwybitniejszym, natomiast nie jest moim idolem. Bardziej wolę Kormiera, bardziej wolę Velasqueza i tak jak powiedziałem Rockholda na przykład, to bardziej na nich się wzoruję i oni mi się bardziej podobają. Sportowiec musi dawać przykład? Wydaje się, że sportowiec powinien dawać przykład, chociaż też sportowiec trzeba zawsze pamiętać i mieć to w głowie, że też sportowiec jest tylko człowiekiem i każdemu się może coś zdarzyć i to, że jakby ja nie jestem fanem wielkim Johna Jonesa, to nie znaczy, że go ktoś tam krytykuje, czy że on jest dla mnie skreślony. Nie jest wybitnym sportowcem, życzę mu jak najlepiej, żeby wrócił na dobrą drogę, ale jednak od sportowców, zwłaszcza tych popularnych, wymaga się trochę więcej. Ale tak jak powiedziałem, trzeba pamiętać, że każdy może popełnić błąd. Szymon, ostatnie już pytanie, wyszliśmy trochę poza Babilon. O samej walce i po walce porozmawiamy jutro, mam nadzieję. Natomiast chciałbym cię zapytać o starcie właśnie olimpijczyka, czyli Damiana Janikowskiego z Michałem Materlą. Jak to oceniasz, czy nie jest za wcześnie? Bo na przykład ty trenujesz tak naprawdę niewiele, kilka lat, prawda? I mówisz, że dla ciebie jeszcze pewni przeciwnicy, czy jak gdyby walki są zbyt wcześnie. Ja trenuję dopiero 1,5 roku. Damian nieco dłużej. No Damian ma jakby ten komfort, że z zapasów jest, także jedną płaszczyznę już praktycznie opanowaną. Ale tak wracając do walki Damiana z Michałem, uważam, że to jest za wcześnie. To jest takie moje oczywiście zdanie. Z drugiej strony w sumie jakby z podziwem patrzę na decyzję Damiana, który tak szybko zdecydował się na walkę z Michałem, bo to wymaga wielkiego charakteru, żeby podjąć takie wyzwanie, także tutaj ukłony w stronę Damiana, ale uważam tak, że gdyby Damian stoczył jeszcze 2 walki i walka z Michałem odbyłaby się gdzieś za 12-14 miesięcy, to uważam, że faworytem byłby Damian, natomiast w tej walce myślę, że Michał będzie faworytem. Dziękuję serdecznie, trzymam kciuki za jutro i widzimy się. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.